Radio Kaszebę. W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebę. To zapraszamy teraz Państwa do rozmowy. Dzień dobry, Kaszuby. A to jest wydarzenie, na które czekali wszyscy rolnicy, bo od dziś można ubiegać się o dopłaty do nawozów. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia sektora rolnictwa. Nabór wniosków jest powiązany z kampanią przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe PROW za 2022 rok. O jakich wnioskach i jakich dopłatach mowa wyjaśni nam dzisiaj nasz gość, a jest nim pan Łukasz Kowalski, dyrektor Pomorskiego Oddziału ARiMR. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się. Panie dyrektorze, niełatwo było dojechać. Dojechać do Państwa? Nie jest tak źle. Gdynia nie jest tak zakorkowana. Dobrze. To na co przeznaczona jest pomoc? Mówimy o dopłatach. Dopłatach do nawozu, tak długo wyczekiwanych przez, tak jak pani powiedziała, przez rolników. W końcu mamy decyzję Komisji Europejskiej przyznającą możliwość, jakby uznającą przyznania tej pomocy. Ta pomoc skierowana jest do producentów rolnych, którzy zakupili swoje nawozy i dofinansowanie dotyczy okresu od 1 września 2021 roku do 15 maja bieżącego roku. Wiemy doskonale, sytuacja na rynku jest nieciekawa gospodarczo, wzrost cen i właśnie w związku z powyższym te dofinansowania na zakup tych nawozów jest realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiemy, że od dziś można składać te wnioski, natomiast chcielibyśmy dopytać, do kiedy można składać te wnioski na dopłatę i jakie będą potrzebne dokumenty, panie dyrektorze? Dokładnie tak, od dzisiaj rana ruszył nabór tych wniosków. Przyjmowane będą one do dnia 16 maja bieżącego roku. Do wniosku o dofinansowanie dopłat do nawozów konieczne jest dołączenie faktur za ten okres referencyjny, o którym wspomniałem, czyli od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022. Dodatkowo można dołączyć faktury, jeśli ktoś posiada lub inne dokumenty imienne potwierdzające ten zakup za dokładnie taki sam okres roku ubiegłego, czyli od 1 września 2020 do 15 maja 2021, ponieważ ta dopłata będzie dofinansowaniem jakby iloczynu liczby ton tych nawozów zakupionych w tym roku i różnicy cen pomiędzy nawozami zakupionymi w tym, a w ubiegłym roku. Proszę. A zatem do takiego wniosku właśnie należy obowiązkowo dołączyć te faktury lub też imienne dokumenty zakupu za rok bieżący. Jeżeli ktoś posiada, to również za ten rok referencyjny ubiegły. Jeżeli nie posiada ktoś takich faktur, to te wyliczenia będą na podstawie średnich cen wskazanych przez ministra rolnictwa, opublikowanych na stronach BIP-owskich ministerstwa. To ja chciałam zapytać, bo wnioski, faktury i tak dalej, czy to trzeba złożyć osobiście, czy można zrobić online i te faktury mogą być po prostu skanami? To znaczy wnioski muszą być złożone osobiście w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub za pośrednictwem rejestrowanej przesyłki pocztowej wraz z tymi załącznikami. Natomiast i tutaj bardzo serdecznie zachęcam wszystkich rolników do tego, żeby ułatwić czy przyspieszyć wypłacanie tych środków, jest możliwość złożenia tych faktur za pośrednictwem elektronicznej poczty, znaczy EPUE. To znacznie przyspieszy wypłatę tych środków, a wiadomo, wszystkim zależy na tym, żeby jak najszybciej te pieniądze trafiły do rolników. To ja mam pytanie, jeżeli chodzi o finanse, tak ogólnie, globalnie. O jakiej kwocie mówimy przeznaczonej na ten cel? To znaczy ta kwota, wysokość wsparcia nie może przekroczyć kwoty 500 zł do hektara powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem traw na gruntach ornych, łąk i pastwisk i 250 zł do hektara powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych. I tak jak mówię, jest dość skomplikowany ten wskaźnik wyliczenia tej pomocy, natomiast jakby maksymalnie właśnie można otrzymać ten iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw rolnych. Jednak też tutaj jest istotna rzecz, nie więcej niż do 50 hektarów gruntów. Ale to mówimy o wsparciu dla jednostki osobowej. Tak, oczywiście. Dobrze, a jak to wygląda globalnie? Ile jest przeznaczone na ten cel? W puli krajowej wsparcia tego programu przeznaczone jest blisko 4 miliardy złotych na ten cel. Nabór wniosków jest powiązany z naborem wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW, jak już wspomnieliśmy. Na niecałe 3 tygodnie przed jej końcem formalności dopełniła 1/5 uprawnionych w naszym województwie. Mało.
Mało, zgadzam się z panem redaktorem. Też byśmy chcieli, żeby nabór tych wniosków był bardziej intensywny. I tutaj też bardzo ważna rzecz, i apeluję do wszystkich rolników, ponieważ podstawowym czy ważnym elementem złożenia wniosku o dopłaty do nawozów jest w pierwszej kolejności złożenie wniosku obszarowego. A zatem jeżeli będzie złożony wniosek o dofinansowanie dopłat do nawozów, a nie będzie złożonego wniosku obszarowego, to niestety taka pomoc będzie odmówiona. To jest dodatkowa rzecz, dodatkowy taki no, tutaj sygnał do rolników, żeby przyspieszyć składanie tych wniosków obszarowych, aby móc uzyskać dodatkowe dofinansowanie. Uprościmy. Dwa wnioski musimy złożyć, tak naprawdę. Dwa wnioski. Pierwszy wniosek obszarowy o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach systemu wsparcia na rok 2022 i w drugiej kolejności wniosek o dofinansowanie do dopłat do zakupu nawozów. To ja mam takie zadanie. Panie dyrektorze, spełniam wszystkie wymagania. Jak zatem moje wsparcie może wynieść ile? Na ile mogę liczyć? To znaczy, tak jak powiedziałem, maksymalnie jest te 500 zł do hektara gruntów rolnych z wyłączeniem łąk pastwisk i traw na gruntach rolnych, bo w przypadku łąki pastwisk i traw jest 250 zł i maksymalna powierzchnia jest te 50 hektarów, a więc łatwo sobie policzyć, że 50 hektarów razy 500 zł to jest ta maksymalna kwota. Tam z liczeniem to u mnie akurat nie jest. 25 tysięcy złotych. Dobrze. Z tego, co umiem liczyć. Panie dyrektorze, kto może otrzymać wsparcie od ARiMR? Wsparcie może otrzymać producent rolny, który jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Ewidencji Producentów Rolnych, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19. No i to, co tutaj będę podkreślał, ważne, który do dnia złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2022. No i to wszystko jest takie zawiłe, ale proste. Proste, bo wniosek jest bardzo prosty. Naprawdę jest już udostępniony oczywiście na stronie agencji, w biurze powiatowym agencji dostępny. Bardzo prosty. No, wyłącznie należy dołączyć te faktury za ten okres referencyjny. 1 września, 15 maja bieżącego roku. No to wiemy już, kto może uzyskać pomoc, a kto o tej pomocy będzie decydował? Decyzje, znaczy jakby wsparcie będzie przyznane w ramach decyzji kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwej ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania takiego wnioskodawcy. To ja jeszcze chciałbym zapytać, czy ARiMR oferuje pomoc w przygotowaniu takiego wniosku? Konsultacje? Czy konsultacje oczywiście, pomocą służymy zarówno w biurach powiatowych, jak i oddziale regionalnym, natomiast no, wniosek jest na tyle prosty, myślę, że rolnicy nie będą mieli z tym najmniejszego problemu, w razie czego też jest szeroki system wsparcia doradztwa rolniczego, rolnicy już doskonale wiedzą, gdzie się udać, żeby taki wniosek na pewno wypełnić. No to podsumujmy. Wnioski od dziś do? Od dziś do 16 maja. Zachęcam serdecznie wszystkich do odwiedzenia Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy o czymś zapomnieliśmy? Wydaje mi się, że nie. No to jeszcze powiedzmy, gdzie takie informacje odnośnie wniosków uzyskamy, gdzie można znaleźć? Bezpośrednio u pracowników w biurach powiatowych agencji w oddziale regionalnym, jak również na stronie internetowej www.arimrgov.pl. Jeżeli byłyby problemy, jeżeli byłyby komplikacje, to jak najbardziej pan dyrektor tutaj obiecuje, że pracownicy ARiMR-u pomogą. Jak zawsze. Zapraszam serdecznie. Naszym gościem był dzisiaj pan Łukasz Kowalski, dyrektor pomorskiego oddziału ARiMR. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.